Który to dzień? To 15 raz. 15 raz organizujemy Dzień Miłośników Mundurów. Skąd pomysł? Pomysł stąd, że mundurem piła zawsze żyła, piła zawsze stała i mundurowi wszelkiej maści, bo nie tylko wojskowi, ale i policjanci, kolejarze, straż miejska i wiele, wiele innych służb, które w Pile są, funkcjonują, gdzieś powinny mieć swoje święto. Przy okazji tego wszystkiego robimy zabawę dla dzieci, tak żeby dzieciaki dostały coś od nas za darmo, nie za jakieś pieniądze, nie wyciąganie, żeby przyszły, pobawiły się, a dzisiejszy Dzień Miłośników Munduru to stulecie odzyskania niepodległości po raz kolejny. Chcemy zaprezentować, jak to przez te 100 lat ludzie sobie dawali radę, bez komputerów, bez różnych innych rzeczy, będą na stanowiskach prezentowali nasi członkowie to, co kiedyś się robiło, pranie na tarze, pralka frania, robienie na drutach, swetrów, szycie na maszynie, piłowanie drzewa, moją metodą moja, twoja, ale również zaprezentują się służby mundurowe. Już są saperzy, przyjadą policjanci, strażacy, służby ratownictwa wodnego. Także atrakcji wiele. No i oczywiście do tego wszystkiego nasza grochówka. Naszą grochówkę już większość zna, także myślę, że warto. Kręcone ziemniaki, tego też na co dzień nie ma, ale taki dzień jak dzisiaj będziemy właśnie w ten sposób obchodzić. Wszystko przy muzyce Węży z poligonu. Zespół już się rozgrzewa, także myślę, że będzie fajnie.